Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiedźmin lecimy dalej, już z dodatkami, jakby coś. Już są włączone, wszystko jest jak gra gitara. Dobra, miałem tutaj do domku wejść. Idziemy trochę z fabułą, troszeczkę, tylko troszeczkę. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin. Szukam Corin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. A wpuścisz mnie? Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Chodzę zatem. Czy coś tu podium mam? Gdyby pierwszy się złamał. Tu mogę podjumać sporo. Rupiecie, nie rupiecie, ważne, że coś tam warte są zawsze. Nawet ten jeden oren, to jest coś. Oj, alkohol. Właśnie tu w takich miejscach się alkoholu... Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Czekaj, bo ty jesteś na górze czy na dole, bo ja teraz nie pamiętam. Tu coś na dole na pewno było. Trzeba było coś zrobić. Ale chyba jeszcze nie teraz. O, 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 tutaj. Przeciążyłem się. O Jezus, sorki. Stalo... Miecz łowców z czarownic. Rupiecie prędzej wywalę. O rany. Dobra, coś ciężkiego. Drabina chyba była ciężka. Fajka też. Złamane wiosło. O, co tu jeszcze jest takie ciężkie? Ja tu w ogóle mam siano, tylko... w innej walucie. Szkatułka. No dobra, mamy. Tylko teraz nie możemy nic za bardzo zbierać. Tu już wiemy, że jest jakaś wyrwa w ścianie. Przestań. Idziemy do Corin. Nie rób tego. Zostaw. Aha. Uciek gdzieś. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka. Poddasz. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Jedzonko. Dobra, zapomniałem, że nie mogę zbierać. No, ale poddaszę, poddaszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw.
Jedzonko. Jedzonko. Regał zostawię przejście do pokoju obok. A że zostawia, to jeszcze nic nie znaczy. Kuźwa. Rysunek kołyski. Szmaciana laleczka. Dobra, zaraz na dole sobie to zrzucimy z siebie. Aha, miałem obejrzeć rysunek jeszcze. Czytaj. Nakreślone w pośpiechu rysunek kołyski. Wygląda to na dzieło dziecka. Dziwne to wszystko. Lalka na rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską. Przestań. Odejdź stąd. Gdzie jest kołyska? Nie rób tego. Zostaw. Poczekaj, bo ja muszę się najpierw wyrzucić trochę ze śmieci. Skóra białego niedźwiedzia. Ale wilcza skóra jest droga. Znoszona skóra. Nóż do chleba. No skóry są drogie, skóry nie sprzedam. A dodatek tanio, to już w ogóle. Dobra, mamy. Weź to teraz znajdź ten... tą kołyskę. Sprawdzę, czy nie ma na górze jeszcze raz. Nie zwróciłem tutaj uwagi. Ale nie, no tutaj jej nie ma. Czyli teraz do piwnicy trzeba było gdzieś kicnąć. Tak jak spodziewałem się na początku. To krew. Nie rozlewaj, proszę. Tu. Albo tu. Nie. Dobra, to się przyda jako żarło, nie? Więc... Kołowce nagród niekoniecznie. Weź to teraz kuźwa znajdź tą kołyskę. A jakbym tu wyszedł na zewnątrz, to nie. O! No i co, Wiedźminie? Czego się dowiedziałeś? Dom nawiedzony? Pracuję nad tym. Ktoś albo coś w tym domu bawi się ze mną w chowanego. Zostawia znaki, według których mam się poruszać. Postaram się dowiedzieć, o co tu chodzi i kto za tym stoi. A. Przepraszam. Ale coś z tym kominem też było. Może tu trzeba gdzieś położyć? Kuźwa, gdzie to się kładło? Gdzie te... Kuźwa! Chyba, że tu. O właśnie, bo tu jest jeszcze pomieszczenie. No właśnie, no, wszystko jasne. Ktoś zamknął przede mną drzwi. No ewidentnie. Dobra, jeszcze raz. Muszę powyrzucać kilka rzeczy. Alkahest. Robię mleko.
Zbadaj. Kolejne arcydzieło. Piec. Teraz jest kominek. Palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Czyli dobrze kojarzyłem, że tam też trzeba coś zrobić. Pyk. Spadaj. Jakaś beczka. O, tu jest tu to coś. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Wiem, kim jesteś. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko, po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Dogadamy się. Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Zazwyczaj to więzień mówi, ale... Jesteś paskudny, czy coś tego typu. Zawsze rzuca takim tekstem, także... Coś miłego. Dla odmiany. Aha, tu jest góra. No cześć. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne. I wcale nie zabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. All right. A więc jesteśmy umówieni. To
To jest generalnie fajne zadanko takie, więc warto było je teraz zrobić już sobie. Idziemy do wyjścia. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się... Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Nie potrafię zdjąć klątwy z tego domu. I tak, i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. No, to pod tym względem tu jest spokój. Bo to porządko... fajne, takie sympatyczne. Niech sobie mieszka tutaj. Wydaje mi się, że to był taki wybór pod Wiedźmina typowo też wybrany, więc... O, szczury. To jaka brygada. Już każdego handlarza oklepałem? Zapraszam, zapraszam. Tego klepałem. Bywaj. Kowala chyba też. Złoty jesiotr. Tak jest. Zlecenie jakieś nam wpadło. Śmiertelne rozkosze. Tu jest wejście. O, tam zaraz będzie też fajna misyjka. Zaraz. Najpierw z tym. Karczmarzem. Zagrajmy. Co podać? Pokaż mi najpierw swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Tylko że to no, Nilfgaard. To Nilfgaard to słabo. Za mało pieniędzy, no tak. Bieda. Zaraz odzyskamy trochę sianka. Dobra, mamy. Zagraj w karty. Nie jestem głodny, ale chętnie zagrałbym z tobą w gwinta. Z racji tego, że nie mamy żadnych nowych. Skojatel. Pam 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 pam. No dobra. Ulala. No tego szpiega jeszcze nie mam. A jest on bardzo nieprzyjemny. Bo nie da się go wyciągnąć potem, nie? Jorvet. No właśnie dlatego dałem tylko jedną kartę. Bardzo dobrze. Stawia opór. Du. Okej. Dobra, postawię jeszcze jedną kartę, zobaczymy co zrobi. Dobra, jedna mu poszła stali. Bardzo dobrze. Czekałem na to wręcz.
Sprawdźmy, co zrobi teraz. Czy ma w ogóle co zrobić jeszcze? Pożoga. No właśnie dlatego była na stratę ta karta. Tak zwanego tanka tu sobie postawiłem. I tu jeszcze postawimy teraz opój balistę. Już tym go samym mam. Pożoga. No i właśnie to jest to. Masz wszystko, ci postawię. Dobiję. Dobra. Mamy nowigradzkie korony, razy 20. Czekaj. Ha, bo ona jest na górze. Tu to będzie chyba mordobicie najwyżej później. Co tam? Bo chyba do mnie mówił. Weźcie na górę tu. Stara się. Uuu, woda. Cześć. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. No dobra, no to zaczynajmy. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? No, w sumie czemu nie? Tak. Nie śpiesz się. Mamy czas. Dostroimy się. Trenowałem ją w Kermoren. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką. Więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Wesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta. A ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Nie, myślę, że starczy. Nie, kontynuujmy. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ciri jest dzieckiem starszej krwi. Ona jest dzickiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? No dobra, dawaj. Tak, jest jeszcze coś. Dobra, przejdźmy dalej jednak. Kontynuujmy, proszę.
Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Jaskier. Może Jaskier. Bardzo się lubili. Jaskółka. Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Dzięki za pomoc. Bo wiem, gdzie to jest, także... Dziękuję za pomoc. Powodzenia, nie pytam. Rozminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Corin Tilly. Tu jeszcze coś jest. Pierożek. Ale alkoholu. Ile różnego innego typu rzeczy. Dobra, mamy to. Miecz, czarownicę. A coś tu na górze? Dobra, mamy co trzeba. Wychodzimy stąd. Czy coś tu masz? Pogasiłem ci wszystkie światła. A czemu ty stoisz na stołku? Tu. Idziemy po pana perełkę. Żeby mi nie było, że jak przegracie, to nagle... Niklaus. Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Zgadza się. Zgadza się. Szukasz towarzysza na jakąś wyprawę, tak? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomogę ci. Pomysł szalony. Ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci.
O złoto się nie martw, sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Czarna perła. Idziemy w takim razie do Shauvi. Spis cudzołożny. Teraz zobaczymy, co nasz Jaskier, kochany, pana wywijał, bo już po tytule można powiedzieć, że coś powywijał. Dość mam tego wszystkiego. To znany zresztą jego charakter. Ech, co za czasy. Kobieciarza. Wszystko jest możliwe. Ciężkie czasy ostatnio. Hej, mógłbym tak... O, tu jeszcze chciałem z nim w karty pograć akurat, ale o ile ja dobrze kojarzę... Siema! Czekaj, tu jest wejście. A, bo to trzeba poczekać do ranka. Czekajmy sobie. No, chcę wejść do środka, ale to chyba nie tutaj. Dość mam tego wszystkiego. Aha, z tej strony, fakt. Nie. To jest taki kowal, który ma drobny problem. Hattori. On jest chyba mistrzem wyrabiania mieczy, o ile dobrze kojarzę. Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. O! A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz. A kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Ape Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivi. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Pierożka spoko, ale szukam dobrego miecznika. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Nie dało się dogadać? Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się.
Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Dobra, ustaw spotkanie. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. No, to tutaj będziemy mieli zadanko. Ale ja do Shawi i Rozmarynu miałem iść. O! I co, chcesz zmienić robotę? No nie. O! Kolejny przybłęda z Temerii. O! Już! Co, do tyłu mam wejść? No tędy nie wejdę, no muszę wejść przodem. Żeby was tu więcej nie... Zoltan! Nasz stary znajomy. Następnym razem nogi z dupy, bo cały Zoltan. Aż wam gębą wyjdą. Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączyć. Oczywiście, trochę mordobicie zawsze pomoże. Życzenia. Zawsze jest, wiecie... Dalej, kurwa! Ła! Ty! Dobra, trzech już zostało. Nie bijcie! Już nas nie ma! No to jak was nie ma, no to was nie ma, a nie. Że... Ła! Aha, tu nie mogę tego robić. Jak za dawnych dobrych czasów, co? Ej, bo mnie pobiją! Dobra. Wow! Chodu! No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druhu. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Szukam Ciri. Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i dziki gon. Niedobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Czyli jak coś w jego życiu. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Już wiemy mniej więcej... Ale ja sobie najpierw was trochę poobił mam, ale tutaj generalnie. 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz.
świetny żart. Jaskier i Terminarz? Ja, jak? Jaskier i Terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Ciekawe czemu? Dobra, ale to może nam pomóc generalnie. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Dobra, to przeczytamy spokojnie. Jakby co, jestem obok. Dobra, paka mnie to, paka. Zoltan Chiwaj. No dobra, myślałem, że mi od razu wyskoczy. Ten? Terminus Jaska. Jest. Rozowan Atre, jak róża, no to nie w pół. A, to są opisy generalnie. Vespula, Marabella. Elihal. Dobra, to po kolei. Niech się przyjrzysz. Vespula mi tam pokazuje, ale ja idę w tą stronę bardziej. Z wierzbicy. Dwa dni drogi od. Czać mi się chce. Panie. Kuźwa, kawał drogi do tych lasek. Polewka. Nigdy się nie nauczycie. Co? Jednym pacnięciem! Aha, bo ja miałem mało życia. Teraz strasznie się długo ładuje, to nie wiem czemu. Może przez to, że dodatki są i już tak... Nie chcę tak ochoczo się ładować. Wiem, Dżmon. Dobra, pójdźmy jednak w tą stronę na razie. Skoro jest najbliżej. Vespula! Ona jest, aha, bo ona jest w ogóle poza murami. I trzeba będzie pomóc. Z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Vespula ma nową ochronę. Vespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Króla żebraków. Króla żebraków.
Dogadał się z juniorem. Teraz to jego rewir. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale wiadomo ci, co żebrak zrobi z tymi, którzy wejdą mu w drogę? Czy mam zademonstrować? Chodź, Fritz. Skoro szef tak uradził, to tak ma być. Gadane to ja mam? Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... Poznaję cię. Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał Jaskra na dziwki. Gerard, tak? Gerard. Właśnie w sprawie Jaskra przygodzę. Gerard, nie Gerard. A, to przepraszam. Jak myślisz? Gdzie Jaskier może się podziewać? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. A kim była ta kobieta z przystani? Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o mało jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki. Dzięki za pomoc. Słuchaj... Jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. To jest człowiek. 120 punktów doświadczenia, wow. 11 poziom. A tak w ogóle to możemy sobie dać już trzeci. A nie, to chyba 14 dopiero, nie? 16. Ale możemy sobie dać... To nie. Na razie... Aha, teraz dopiero... O, właśnie. Uff. 240 punktów doświadczenia? Aha, bo to, że zrobiłem... Co? Elihal. Cześć Elihal, jestem u ciebie drugi raz. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Nie chcę tego widzieć. Teraz lepiej? O kurwa. Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Daruj mi ciąg dalszy. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Kiedy ostatnio widziałeś Jaskra? Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. No dobra. Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. W sumie to ja wiem, gdzie
i o czym oni rozmawiali, więc tutaj raczej nie będę dopytywał. Ale kolejne punkty doświadczenia. No jakoś się zrobiło! I to tak sporo tych punktów za to, że tylko przyjdę się dopytam. Do więzienia na kilka nocek wrzucili. Weźmy sobie, dojedzmy, żeby nam się życie regenerowało dalej. Może niedługo jakaś ulepszona jaskółka wleci. Będę tak dalej szukał. No proszę, kolejny dziwotwór. Dzień jak dzień. A, to jest jakiś handlarz. Czy ja z tobą grałem w karty, ziomek? Chyba grałem. Witam? A nie, nie grałem. No dobra, po... Czego? Nie masz tego, ale masz za to to, co chcę, czyli gramy w karty. Ten, co się tam jeżeli patrzy w ogóle. Jeżeli będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. Dobra, to tą kartę, gdzie to jest... Aha, wywaliliśmy już. Dobra, na razie graj tak. Manek może zostać. Tu. Dzięki. No, tego już niestety nie wezmę. Ale grubo zaczyna. No. Biegam, uwalniemy jeszcze jednego. No, teraz możemy grać. Jest wyrównane w miarę, wiem, że on zaraz jeszcze ruszy więcej niż jednego szpiega. Dlatego musimy go jak najbardziej wycyckać w pierwszej rundzie. Cyckajmy go ile się da. Super. Nie. Ma 6 kart tylko. Dajmy tak. Zobaczymy, co zrobi dalej. Podda? Gdzie tam? Nie podda. Jeszcze jedną mu damy. Ja sobie poddam tą rundę, zobaczymy co dalej zrobi, hop. On sobie sam strzelił w kolano w tym momencie. Właśnie dlatego czekałem, aż zrobi to w pierwszej rundzie. Nawet już nie będę go dobijał szpiegiem, cyk cyk. Dziękujemy panu za grę. Nie nadaje się pan na mojego godnego przeciwnika. Ktoś dzisiaj liże dupę, jutro ją ugryzie. No krótko. Człowiek skurwiela. Jak ci się wiedzie? Pochwalony! O! Noż. A czym ty handlujesz, panie Alichwiarz? Witaj! Co chcesz da... A skąd wiesz, że w ogóle... Każdy potrzebuje. A ty już na pe... Na razie. To może obej... Pokaż, co masz na sprzedaż. Jedyne, co ty masz... To co ty masz? Pokaż księgę. Zmień swoje życie, poradnik. Okej, okay. Zagram z tobą w karty i zaraz zmienimy sobie pancerz. A może nie pogardzisz partyjką, Gwinta?
otwory. No to będzie łatwiej. O! Ulala! Dobrze, dobrze, dobrze. I jeszcze stali dorzucił, super. Dawaj. Elegancko. Zygmunt Dijkstra. Kuźwa, szkoda, że nie dał tutaj na dole. Ale to nic. Znowu poszło stali. Patrz, ziomek, co się dzieje teraz. Patrz, co się ziomek dzieje teraz. Przegrywamy, panie kolego. Teraz. Geralt i przyjaciele, no i proszę bardzo. Stan kolejne osiągnięcie. Zobaczymy, czy pożogę rzuci. Wręcz czekam na to, aż rzuci pożogę. Okej. Okay. No jeszcze jej nie rzucił, patrzcie, no. Nie ma pożogi, okej. 70. Lala, patrz teraz, ziomek, co się dzieje. Mnożymy. I wygrałem. Chciał mnie lichwiarz okantować, to ja okantowałem lichwiarza. Krasnolud harcownik, no. Dalej to nie są karty, które ja bym chciał dostać. Ale wiem chyba, kto ma już szpiega tego, którego ja bym chciał złapać. Musimy się tam udać w końcu, ale to podejrzewam, że w przeciągu kolejnego może odcinka. Tutaj kolejne dymy oczywiście. Kiedy ostatni raz miałeś włosy? A może nie? A, bo to pani w szkole uczy. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Dobra, poczekam. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Czemu? Bo szczur go ugryzł i dostał gorączki. A w co go ugryzł? W żyć! Od szczurów się nie umiera, głupia. Umiera się! Kiedyś widziałam, jak mój szarownik powiedział do jednego pana: ty szczurze! A potem go zabił. Na? Kłamiesz! Koniec na dzisiaj. Zabierzcie swoje rzeczy i do domów. Jak do widzenia. Rozmę, zostanę rzeźnikiem. Ciekawe, czy szczuroła wyzdrowieje. Pewno nie. Tak? A skąd wiesz? No, Marabella. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś potem Jaskra? Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. W gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. I każda laska na to niego leci. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. No dobra, bywaj. Dzięki za pomoc. Bywaj.
To jest straszne, że każda na niego leci. Generalnie to jest w ogrodzie Rosy, ale pogadamy ze wszystkimi, za to jest więcej punktów. Jak tak każdą sobie z osobna przepytamy. I przepytamy oczywiście wszystkie, a potem zakończymy odcinek, no bo... No. Ale jak już jestem tutaj, po tych handlarzy, no. To ograbmy ich wszystkich. Z kasy. Podejdź bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? Dobra, najpierw zagrajmy w karty. A zaraz mi powiesz o... Rozmawiajmy na mniej kontrowersyjne tematy. O tych rzeczach. Bo tam coś będzie do kolekcjonowania wtedy, co coś kojarzę. Ajajaj. Nieprzyjemne to było zagranie. Z jego strony. Co i tak nie zmienia faktu, że sobie zagra... Chłopie, ty nie wiesz, co czynisz. Dobrze, że zagrałem teraz do trzeciego to już nie mam. Ajajaj. Dobra, rzućmy mu wszystkich szpiegów teraz. O. I teraz jest super. Teraz jest super. Nie będę mu rzucał kolejnego. I weźmy mu sobie tego. Szkoda, że przyblokował mi przy okazji zdolność, bo bym wtedy zrobił naprawdę ładny wynik. Ale nie ma tego złego, bo mogę jeszcze zrobić tak. Pożoga, okej, okay. Przepalił już kartę. No ile on tej pożogi ma, co za typ? Leto z gulety. No dobra, jak na razie jest równa walka. Dajmy tak. Ziomek, patrz teraz. To jest walka na szpiegów, grubo. Grubo na szpiegów idzie. No i jeszcze miał szpiega. Tu już trochę pobolało. Zaryzykuję tą jeszcze kartą. No. Osiemdziesiąt siedem. No dobra, no to teraz możemy
odpuści. A. Czekaj. Bardzo dobrze. Bo to, co już mocniejsze, to puścił. Trochę mocną kartę teraz wyrzucił. Kurwa, 20. Piętnaście. No nie wierzę, że on to wygrał. Ja pierdziele. Nie wierzę. Nie wierzę, że on to wygrał. Ale miał tak potężnego farta z tymi szpiegami. Przepotężnego farta miał. Porozmawiajmy na mniej kontrowersyjnie. Miał moc, ma mocną talię, to trzeba mu przyznać. Teraz ani jednego szpiega nawet nie dostałem. No super. Dobra, dostałem jednego. Przepotężny. Talii przepotężnych, na razie przynajmniej, bo zaraz zobaczymy, co będzie dalej robił. Mamy szpiega. Okej. Okay. Rzucaj tymi szpiegami, rzucaj, ja ci w drugiej rundzie zacznę rzucać. Okej, okay, spoko, możesz sobie rzucać dalej. Masz dwie pożogi. To możesz sobie mieć. Okej. Okay. Rzucaj dalej. Jeszcze wydębię od ciebie jedną kartę. Wiem, że to będzie bolało w kolejnej. Być może. Ale mamy przynajmniej podobną ilość kart. Jeżeli masz szpiega, to jeszcze jednego w talii. Raptem, także teraz ja mogę zacząć. Zagramy tak. Uhu. Teraz to ja będę grał. Tylko, że to mu daje 12 dodatkowych punktów, nie? To mnie najbardziej boli. No, też zagra szpiega. Ja pierdzielę, też dwóch szpiegów zagra. No, po prostu masz świetne karty teraz, naprawdę. Lecą mu takie karty dobre. Teraz co my tu mamy takiego fajnego jeszcze? Lala. Taki bonusik, spoko. Morwas. Dziesięć. Zobaczymy, co on jeszcze zagra. Przebadać jego manewry. No gość jest... Kurwa, jaki on jest przepotężny, nie? No dzik po prostu. Jeszcze ma szpiega. Nie wierzę po prostu w typa, nie? A zobaczymy, ile maksymalnie z tego wyhulam.
Boję się, że on ma jeszcze coś, co mnie będzie bolało. A może nie. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem, co za pajac jebany, no, drugi raz. No on ma jakieś, kurwa, karty przepotężne. Witaj ponownie. On ma cały czas szpiegów. Rozmawiajmy na mniej kontrowersyjne tematy. Mam ochotę na partyjkę Gwinta. Nie da się go ograć w ogóle. No nie da się go ograć. Pierwszy ziomek, który mnie klepie jak chce. Czekajcie, ja bym sobie... Tak. To mu usunął. No i enter. Enter. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Miej... Noż. Okej. Okay. Znowu zaczynam słabo. Ale już nie gra ofensywnie, chłop. Dobra, jedną pożogę zwalczył. Jedną już ma papanie. To już jest dobry znak. Ale patrzcie, no na razie nawet szpiega nie chce rzucić. Próbuję go podpuścić i nic nie idzie w tę stronę w ogóle. Dobra, rzucił, ale nie tego, co ja chcę, żeby poszedł. Nie tego chciałem. Jak dorzuci jeszcze dwóch, niech dorzuca. Nie, o kuźwa, ej. Gość jest przekozak. O tym właśnie mówię. Na szczęście teraz się wystrzeliwuję z tych kart, także... Tylko tyle, że mnie podpuszcza do tego, żebym rzucał też kolejne karty, nie? Dobra. To jest bardzo dobry manewr. Tylko, że dalej to mi nie daje zbyt wiele, bo przegrywam rundę. No i okej. Kurwa, jeszcze jeden szpieg mi musiał wlecieć. Dawaj. Ma trzy karty. Jak teraz to mi nie siądzie, to będę załamany po prostu, nie? Ja pierdolę, jeszcze ma to. Kurwa, no nie siądzie mi to. No nie ma szans, że mi to siadło. Ja się boję jeszcze tej jego ostatniej karty. O, na szczęście tylko 10. Dobra, to nie, to siądzie git. Bo to jest 41, 46, jeszcze 2 razy 2, 61. O 3! Nie wierzę, ten gościu był jakiś, naprawdę, nie no, czekaj, pogadajmy jeszcze. Witaj ponownie. To... Opowiedz mi o artefaktach Aremasa. No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Aremas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako, że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. E...
Zaklinacz koni. Poczekaj, bo ja ci mogę część chyba śmieci sprzedać, czy niezbyt. Książki bym cię posprzedawał. Zobaczę, że one coś tam ważą. A nie, nie ważą, ale bez sensu, żebym ja je trzymał u siebie. O. Okej. Okay. Dobra, na razie tyle. Bywaj, bo to się przyda do zadania Aremasa. Nabiał i ciemne siły. Tylko stworzona za pomocą magii. Porozmawiaj z Molly. Zaniosę ją do Triss. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivii pod moim domem. To nie może być przypadek. Morwra. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Spotkaliśmy Vorhisa w zimie. Tak, mieliśmy okazję porozmawiać, kiedy cesarz wezwał mnie do Wyzimy. Czyżbyś podpadł Far Emrejsowi? Nie, wtedy dawno byś nie żył. A więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbud. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? W sumie... z przyjemnością pojadę z wami. Cóż, jeśli jest tam Molly... No to w drogę. No dobra, chyba jednak nie zrobimy tego w tym odcinku, bo tu jeszcze chyba było coś takiego, że możemy się ścigać od razu z tymi ludźmi, którzy się tam znajdują w tej posiadłości, bo tam właśnie będą teraz wyścigi konne, chyba z tego co kojarzę. Także tu chyba sobie zaraz zakończymy, tylko niech się wczyta nam, wczyta nam się gra jeszcze w tym miejscu, bo tam chyba jeszcze jakaś scenka będzie, jeżeli chodzi o rozmowę, także to jeszcze sobie poczekamy. Jesteśmy na miejscu. Mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella, klacz po Kahirze, czempionie z Wole. Siwy to ładny kolor, również dla koni. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Znasz się na koniach? Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się wrosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. No dobra, no to pościgajmy się. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Czekajcie, pojadę kosztanowym. Cantarelle, ładna jest.
Ta siwa klacz wygląda na bardzo zwinną. Poza tym znałem kiedyś człowieka o imieniu Kahir. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygra Nemrod. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym Zerrikańczyku. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! No tak, to tutaj nie ma jeszcze tej przerwy takiej, żebym mógł skończyć. No to zróbmy jeszcze ten wyścig w takim razie, no. Wszyscy gotowi? Naprzód! Uwielbiam ten pęd wichru. Wow. Ale kojarzę bardzo dobrze, że był tu wyścig. Ale ten... tu rzeczywiście bardzo szybko schodzi. No już pokazuję, tylko jest ten problem, że mój koń się bardzo szybko męczy. Pola zbóż. Uwielbiam ten pęd wichru. Nie dam. Wygrałem. Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Dobra, to tak jak obiecałem, w przyszłym odcinku się rozmówimy z panią Molly, że na razie.